Usiądźcie wygodnie, ukryjcie się pod strzechami. Drodzy Państwo, no zapowiadali od 13 deszcz i są punktualni. To ma być niewielkie opady, parę milimetrów, ale się sprawdzają. W czasie teraz kazania mogą spokojnie sobie panowie iść po składce. Radość moja wielka, że was tylu przybyło. Ponad 600 Komunii Świętej, może 700 rozdanych. Niech będzie Bóg uwielbiony w waszych sercach. Dziękujemy Panu Bogu za wodę, bo ona się przyda na czas zimy. Przypominam, gromadzimy się na naszym 6. już dniu z 9. Na naszej wielkiej modlitwie o dzieło intronizacji. Październik dla nas będzie ogromnym zrywem modlitwy i błagania. I przez cały czas, kiedy tylko będę z wami, głoszę wam kazania o Chrystusie Królu na podstawie naszej książki Kontemplacja Jezusa Króla. Są to wszystkie orędzia, jakie do nas Pan Bóg, moi drodzy, dyktował przez lata na temat intronizacji. Patrząc na układ gwiazd i nieba, zdaje się, że to wszystko blisko, a po ludzku tak daleko. Błagamy Pana, aby przyszedł do naszej ojczyzny, objął swoje dziedzictwo, bo jak sam Bóg Ojciec powiedział, narody już kipią. Ziemi grozi ogromne, moi drodzy, doświadczenie. Idę w kolejne orędzie. Numer 6 z tej książeczki. Powrót króla. Bądź moją własnością, aby budować w Tobie moje królestwo na ziemi. Te słowa do nas Pan Bóg mówi 25 lutego 2011 roku. Za kilka miesięcy zacznie nas brać na siłę. Bądź moją własnością, czyli na Chrystusa Króla zaprosi nas do pierwszej żertwy ofiarnej za ojczyznę, za Polskę. Kilkanaście tysięcy ludzi podjęło tę inicjatywę, oddało Bogu swoją wolę. Bądź moją własnością. Wszyscy tu dziś obecni, wielu, wielu z was, którzy mnie teraz słuchacie, jesteście własnością Boga przez różnorakie żertwy, inicjacje, jakie dokonywaliśmy przez te naście lat w przygotowaniu na te wydarzenia. Stać się dzieckiem Bożym i na wielką naszą nadzieję, że Polska uzna Jezusa za swego króla. Pragnę posługiwać Cię Twoją duszą i ciałem, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. Podczas intronizacji owiec na Grunwaldzie 15 lipca 2010 roku Pan Bóg przyjął naszą intronizację. Uradowaliśmy Jego serce, ale powiedział, jest jeszcze was mało, aby ogrzać i ojczyznę waszą uratować, a co dopiero świat. Przed wyjazdem na pielgrzymkę do Fatimy, wśród setki uczestników, bo tyle było na pierwszej mszy świętej tutaj, zadałem pytanie, kto był na Grunwaldzie? Było 10. Sprawdzam z was, kto był na Grunwaldzie ze mną 2010, parasol do góry albo ręka wysoko. 1, 2, 3 osoby, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powiedzmy w dobrych porywach 20 osób. Przyjmijmy, że nas jest 700, to mamy dzieci niezły współczynnik. Nie, jak jest 20, to przy 700, to jaki to jest współczynnik podzielić przez 7? 35. Czyli wzrosła nas armia o 35%. O 3,5 tysiąca%. 35 razy.
Czy ta ofiara Bogu wystarczy? To pomyślcie, ile nas przybyło od tamtego czasu. Jeśli uwzględnimy, że wówczas na Grunwaldzie było nas 1000, pomnożymy przez ten współczynnik 35, to rycerzy powinno być tu w nadchodzącą niedzielę około 35 tysięcy. Tyle ludzi powinno tu przybyć w nadchodzącą niedzielę. 35 tysięcy. Na godzinę W, gdzie chcemy błagać Boga. Zmiłuj się i weź w opiekę naszą rodzinę. Dzieci, wszystko spokojnie. Ja był już przed początkiem przy świętej, kiedy wszystko sprawdziliśmy, grało. Pokazał swoją klasę. Więc kiedy są ważne punkty w moim działaniu, tu wszystko dzieci siada. Dziś cały dzień wszystko siada, stąd się spóźniłem 15 minut. Dzieci, byłem perfekcyjnie punktualny i tak nie wyszło. Wyszła bomba w zakrystii, no i trzeba było wszystko dzieci naprawiać, szukać, znajdować. Więc teraz tak samo się dzieje. Nagle siada najnowszy system. Żeby rozumieć moje odniesienie, to nie jest niczyja wina, żebyście go wiedzieli. Ponad 100 tysięcy kosztowały te wszystkie ubiegłoroczne i tegoroczne inwestycje i to nam dalej szumi, nie? I kiedy tak rano chcę do was mówić, mikrofon puszcza co drugie słowo. No skoro masz diable szumieć, to szum, a ja dalej głoszę kazanie. Pragnę posługiwać się twoją duszą i ciałem, abym odniósł zwycięstwo nad wszystkimi moimi wrogami. Dzieci, punkt kulminacyjny się zbliża, więc ich dowódca, szatan, nie daje ani na sekundę odetchnąć w tej wielkiej bitwie. Bo Pan Bóg zapowiada zwycięstwo nad swoimi wrogami. O upragniona chwilo, na którą czekam. Użyję dzieci najmniejszych, mówi Pan Bóg, mówił to 12 lat temu, aby zawstydzić moich wrogów. Użyję dzieci najmniejszych. Dzieci moje ukochane, wy nimi jesteście. Chwileczkę, Misiu, przestało. Dotknąłeś czegoś, bądź pogotowiu, aniołku. To nie twoja wina. Dzieci, taka jest bitwa, rozumiecie? Pan Bóg użył księdza, który jest skazany, którego przez 13 lat tłuką i codziennie wypominają, że jest suspendowany, a wy jesteście wyklęci. Jest nieposłuszny. Dzieci, żyć w takiej atmosferze. A w ostatnim miesiącu to gotują mi i wam takie szczytowe piekło. Dzieci, wytrzymajmy. Bo Bóg oto ich zawstydzi. Posłuży się dziećmi najmniejszymi, aby zawstydzić wszystkich wrogów, którzy mniemając złudnie o swojej potędze, zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Panowali nad nami zaborcy. Potopili insygnia królewskie Prusaki. Zdewastowali krzyż kielich koronacyjny królów polskich. We trójkę z Rosją, z Austrią i Niemcami postanowili, że Polska się nigdy nie podniesie. Z Austrii został już Gierdziołek. Rosji ubyło w tej chwili, bo ma 17 coś milionów kilometrów, a miała 22, ubyło 5 milionów kilometrów kwadratowych i następne narody się burzą. Niemcy
zniknął z mapy Europy i świata. Powtarzam, Niemcy znikną. Kiedy spowiednik siostry Faustyny w Częstochowie przed II wojną światową mówił na głos, że Niemców pozostanie tyle, co gruszek pod gruszką, no tego Paulini wyrzucili z klasztoru. Pozbyli się go, musiał się eksplodować, bo nie wytrzymywali z jego kazaniami, które głosił na podstawie orędzi pana Elsa do Rozalii Celaków-Ney. My pamiętamy, przynajmniej moje pokolenie, ogromną potęgę komunizmu. Proletariat wiecznie żywy. Komunizm, lekarstwo, Lenin, nie do zmienienia, Bóg nad Bogami, mauzoleum, kolejki, pielgrzymki, pedał, zboczeniec, wynoszony na piedestał. Później dalej go dzisiaj trzymają. Teraz na piedestał się wynosi Brukselię, Komisję Europejską, systemy praw. Wszystko to zniknie. To nie wytrzyma czasu próby. Bo Pan nasz powiedział, użyję dzieci najmniejszych, aby zawstydzić moich wrogów, którzy mnie mając łudnie o swojej potędze zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Znam francuskie orędzia, jest pokazane, połowę Francji będzie zniszczone. Niemcy pęknięte na pół, rozlane, znikną z mapy świata. Taki gierdziołek jak Holandia czy Belgia, to przy jednej większej fali Oceanu Atlantyckiego śladu, czy Morza Północnego śladu po nich nie zostanie. Oni wszyscy zapomnieli, że są stworzeniem. Przypomniałem światu, że jesteśmy stworzeniem Bożym i że Bóg nie daje duszy produktowi uczynionemu ludzką ręką na szkle, no to mnie sądzą. W październiku 12 chyba będzie wyrok. Ogłoszą wam wyrok na temat tego, co powiedziałem. A mówią, że żyjemy w wolności słowa i myśli. Teraz, kiedy przyciśnięto pana ministra Ziobro i mu zakazano mówić, on nagle wrzeszczy, że jest prawo słowa. To jest przeciekawe. To czemu mnie staje w obronie mnie, kiedy głoszę słowo i głoszę jako naukę, jako naukowiec pewne poglądy teologiczne, na które Episkopat Polski nie ma odpowiedzi, bo się boją, lękają, nie wypowiadają słowa, to mnie sądzą, wszyscy milczą. Dziś, kiedy zakazano mówić na temat filmu pani Holland panu Ziobrze, on mówi, że jest atak na wolność słowa. Przecież to minister sprawiedliwości, główny prokurator. Obudził się. Tego łamania słowa na ziemi polskiej jest co niemoc. Wykonują to, panie ministrze, twoi ludzie. Tydzień temu tu wlecieli 30 policjantów, 60 wozów, wycięli kłódki na kosmicznym ogrodzie i zgodnie z prawem szabrują. Ale czemu mnie nie poinformują o tej drodze? Mnie tylko poinformowali, że mam spotkać z nimi przy straży pożarnej w Zawoi na Przysłowie. Był mój przedstawiciel. Legniecie, wy, którzy macie władzę i że mówicie, że macie koncepcję Europy. Bo Pan oto użyje dzieci najmniejszych, aby zawstydzić moich wrogów, którzy mnie mając złudnią swojej potędze, zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Może to być zły mikrofon, może coś się dziać. Już dzieci, wracamy na nowe łącza. Nie są mi potrzebni ci, którzy wprowadzają zamęt. Nie potrzebuję sług szatana między moimi owcami.
jak do mnie podchodzicie, mówcie mi dobrze nawzajem o sobie. Nie używajcie żadnych złych formuł o kimś, o czym. Pan Bóg nie potrzebuje tu sług szatana. Nie potrzebuje tych, którzy wprowadzają zamęt. My musimy teraz w tej decydującej bitwie patrzeć na siebie z ogromną miłością. Zostawcie to, co było minione. Mamy teraz. Od tego teraz zależy, czy będziemy jako naród ocaleni, czy znowu miliony Polaków będzie zamordowanych i zabitych na wojnie. Szatan używa wszystkich możliwych sił. Dzieci, jak przeżyję październik, po wszystkich świętych idę na 2 tygodnie, zamykam się w Eremie. Na 2 tygodnie zamykam się w Eremie. Nie, że nie chcę być z wami, tylko wy nie wiecie, jaki niosę ciężar odpowiedzialności i jak non-stop jestem atakowany. Jak to robi on subtelnie. Dlatego schowajmy miecze do pochwy. Trzymamy się tylko tego, co nam mówi Pan Jezus. Daję wam wytyczne, co w tych dniach i co w miesiącu październiku mamy robić. Nic nie wykonujcie ponad to. Nie są mi potrzebni ci, którzy wprowadzają zamęt. Nie potrzebuję sług szatana między moimi owcami. Przyjdę i wyswobodzę was, moi wierni uczniowie. Zgładzę waszych nieprzyjaciół. Zatriumfuję nad wszelkim złem i nieprawością. Panie, jeśli cię mogę błagać, zacznij. Zacznij to, co obiecujesz. To, co obiecałeś 13 lat temu. Staję przed tobą, wybrana przez ciebie, Panie Boże, armia umęczonych, udręczonych, prześladowanych i poniewieranych na ziemi Polski przez Polaków, przez Kościół twoich dzieci. Panie, ile jeszcze? Przyjdę i wyswobodzę was, moi wierni uczniowie. Zgładzę waszych nieprzyjaciół i zatriumfuję nad wszelkim złem i nieprawością, aby mógł spokojnie spoglądać na moje dzieła, wolne od szatańskich mocy, abyście mogli oddawać mi chwałę bez lęku i zahamowań. Panie, jak nas prześladują za przyklękanie, za przyjmowanie komunii do ust, za obronę mszy świętej, za leżenie krzyżem. Panie, przyjdź, powiedziałeś, że nastanie czas, kiedy będziemy ci mogli oddawać chwałę bez lęku i zahamowań, abyś ty był nam ojcem na ziemi i w niebie, abyśmy ci służyli jako moi, twoi ziemscy synowie. Pragnę, by pośród was, pragnę być pośród was. Pragnę zamieszkać z wami. Panie, my to czujemy. Doświadczamy tej ogromnej łaski, ale tą łaskę rozlej na całą Polskę, na naszych rodaków. Pragnę być pośród was i pragnę zamieszkać z wami pośród moich owiec i być z wami noc i dzień na zawsze. Kto mojego przyjścia wygląda, ujrzy mnie. Nie lękajcie się,
kiedy zapowiadam wam moje nadejście. Panie, kogo się mamy lękać? W ramach tej wyśrubowanej, wychwalanej demokracji my tu mamy piekło na ziemi. Przestrzeń wolnościowa do minimum. Każdą złotówkę, którą nam dają, wykradają razy dwa. Przestrzenie poruszania się, wiary, jakichkolwiek prywatnych inwestycji, działania. Nie możemy nic wykonać. Wszystko oni muszą potwierdzać i akceptować. I na wszystko dać zgodę lub niezgodę. A jeśli są Twoje sprawy, tak jak nasze dzieła, które prowadzimy, to czekam ponaście lat na zgodę. Kapujecie? To są już lata, 6, 5, dalej czekasz. Tysiące uwag, tysiące braków, tysiące kropek i przecinków. To jest piekło na ziemi. Ludzie, którzy siedzą w biurach, zamiast służyć człowiekowi, służą piekielnemu systemowi. Takiej zdrady nie było nigdy na ziemi polskiej. Takiej służalności imperium obcego, którego zdominowało Polskę, nigdy na tej ziemi nie było. Wszyscy żyjemy w ogromnym lęku, bo to tak ustawiono. Nie będzie pracy, jesteśmy zapożyczeni w bankach, nie mamy żadnej pewnego jutra, więc totalny lęk ogarnął całe nasze społeczeństwo. Dlatego wołamy, Panie, przyjdź. Nie lękajcie się, kiedy zapowiadam wam moje nadejście. Ja jestem wszechmogący, góry i morza są mi posłuszne, ale tylko wasze dusze stawiają mi opór i ujrzycie, jak wszelkie stworzenie ziemskie oddaje mi chwałę i wszystko, co stworzyłem, jest mi podległe. Nie dopuśćcie do tego, żeby ziemia polska, żeby Polacy nie chodzili do kościoła. Dzieci nie korzystali z sakramentu spowiedzi, nie korzystali z daru niedzielnej mszy, a daj Boże, z daru codziennej mszy. Dzieci, wracam w Fatimie, chodziliśmy tam 6 dni na modlitwy. Żadnej spowiedzi, żadnego konfesjonału. Dzieci, nowa piekielna religia rozlewana na nas. Nie pozwólcie, aby w waszych sercach i duszach umarł Bóg. Góry się już piętrzą, aby mnie zobaczyć. Wyczekują mnie już spienione morza, abym nadszedł i rozlał w ich wnętrzu mojego ducha. Panie, przynajmniej ja Cię oczekuję. Twój sługa ksiądz Piotr Natanek. Błagam, jeśli nie ma nikogo, ze względu na mnie przyjdź. Bo tak tęsknię za Tobą i pragnę Ciebie. Nie chcę być gorszy od gór, od zburzonego morza. Ja na Ciebie oczekuję. Jeśli w Waszych duszach, tu moi zebrani, jest takie same pragnienie, to parasole do góry i ręce do góry, że nie jestem sam. Bóg zapłać. Panie, przynajmniej 700 Polaków Ci oczekuje, abyś przyszedł. Nie chcę, żeby nas góry zawstydziły i morze wspienione, które pragnie swego Boga, a te byty nieożywione nie mają rozumu, nie mają wolnej woli, nie mają duszy, a one pragną. Ty, ukochany Polaku, wychowany na takiej ziemi, która jest przesiąknięta krwią męczenników tylu Polaków, obrońców wiary, ty, który masz wolną wolę, ty, który masz duszę, ty, który masz rozum i ty nie pragniesz króla,
Żyjemy na progu wyborów. My w tym miesiącu musimy wybrać wszyscy Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Nadchodząca niedziela pokaże, bo zapraszam nie tylko rycerzy, słuchaczy, wszystkim, którym szczęście polskie jest bliskie, abyście się tu na pustelnię zwalili i pokazali rządzącym, że nas interesuje Jezus Chrystus, Król Polski. Nie interesują nas wytyczne z Brukseli, pakiet migracyjny. Nie interesuje nas pakiet CO2. Nie interesują nas ich pakiety grzewcze, bo dochodzimy do absurdów, że mamy drzewo, które Bóg stworzył, a nam nie wolno palić. Proponuję, więc będziemy palili urzędnikami. Rozwiążemy problem demograficzny szybko. W Polsce jest ich 1 000 000. Wypalimy ich wszystkich. Na zimę powinno wystarczyć. Góry się piętrzą, aby mnie zobaczyć, i wyczekują mnie już sponiewierane morza, abym nadszedł i rozlał w ich wnętrzu mojego ducha. Panie, niech tę ziemię polską przez dar i łaskę intronizacji Ciebie na Króla Polski pochłonie Twój duch. Chcę, aby wszystko, co żyje, przypomniało sobie o swoim Stworzycielu. Panie, masz dwa wyjścia. Albo rozlejesz Twojego ducha, albo użyjesz miecza i kary. W jednym i drugim przypadku. Ci, co przeżyją, przykażę, pożyją. No ale jakie to będą straty? Po co mają nam zniknąć Niemcy z mapy świata, czy Holandia, czy Belgia? Jak, Panie, Twój duch może ich wszystkich przemienić. Ale żeby tam Duch Boży dotarł do kraju Beneluxu, Francji, Hiszpanii, Niemiec, innych krajów świata, potrzebne jest, aby ten Duch Boży rozlał się na ziemi polskiej. Taka jest wola Boga. Polsko, Ty masz pierwsza mnie obwołać królem. Nie jest ważne, jak zbłądziłaś. Wykonaj moją wolę, a ja wszystko naprawię i napełnię moim duchem. Dlaczego? Wołam do kapłanów i biskupów. Boicie się dać wina weselnego ludziom. Tego po cudzie w Kanie Galilejskim, nie tego pierwszego. Wyczekujcie mnie już, moi umiłowani synowie, bo powrócę do was i cieszy się na to moje serce, kiedy was zobaczę. Nie lękajcie się, słudzy, ale radujcie się, boscy synowie. Dzieci, wy nie jesteście sługami. Wy, którzy wybraliście wolę Bożą, podporządkowali się planom Boga, jesteście boscy synowie. Bo ten, który nadchodzi, wyswobodzi nas z wszelkiego lęku i nieprawości. Mówię na głos Panu Bogu. Obroń nas przed imperializmem rosyjskim. Obroń nas przed niewolą żydowską. Obroń nas, Panie, przed demokracją amerykańską. Obroń nas przed dwulicowością Niemców, Francuzów, Anglików. Obroń nas, Panie, przed wielką imigracją, którą planują zlać Europę. Obroń nas, Panie, przed Ukrainą. Obroń nas, Panie, przed masońskim planem wobec naszej ojczyzny Polski. Obroń przed alkoholem, narkotykami, tatuażami, dyskotekami,
chorobami telewizyjnymi, internetowymi, grami komputerowymi. Mamy miliony chorób jako Polacy. Ty przyjdź i ratuj wszystkich nas. Bo zapowiedziałeś, że wyswobodzisz nas z wszelkiego lęku i nieprawości. Chcę, abyście pozostali mi zawsze wierni, wy, którzy mnie wyglądacie. Zapalajcie wasze lampy, abym widział, które dusze są mi podległe i pragnę, abym u nich wieczerzał. Na uroczystość 8 za tydzień przyjedźcie ze swoimi świecami. Wykonamy ten rozkaz. Zapalimy tu świecę w naszych rękach, każdy, aby Bóg widział, kto go wzywa i kto na niego czeka. Z tymi zapalonymi świecami pójdziemy na wzgórze ocalenia, wzgórze wdzięczności z procesją różańcową do 4 ołtarzy i będziemy uwielbiali Pana Boga. Tylko dziś zapowiedzieli opady. Przez kolejne 10 ani kropli. Ale taki jest, dzieci, nasz żywot. Pan Bóg dokładnie wie i jeszcze wyciska z nas ostatnie krople ofiar, abyśmy dołożyli te cegiełki do wielkiego dzieła intronizacyjnego. Chcę, abyście poznali, pozostali zawsze wierni, wy, którzy mnie wyglądacie. Zapalajcie wasze lampy, abym widział, które dusze są mi podległe i pragną, abym u nich wieczerzał. Odmówimy sobie przysięgę rycerską królowi i zapalimy nasze światła. Za tydzień, przypominam, nie przywozicie żadnych kwiatów. Jeśli natomiast ogłoszę wam, że 29 missa post-intronizacjonem, no to wtedy, dzieci, tu gromady kwiatów. Zapalajcie wasze lampy, abym widział, które dusze są mi podległe i pragną, abym u nich wieczerzał. Ja przybędę do wszystkich moich dusz i przyniosę wam pokój. Wytrwajcie w ucisku, bo ten nie jest wieczny. Zachowajcie wiarę i pokażcie Zbawicielowi, jak bardzo pragniecie Jego nadejścia. Niedziela, przypominam, jest niedzielą godziny W. Pokażcie waszym przybyciem nadchodząca niedziela, jak bardzo pragniecie nadejścia Króla Polski Jezusa Chrystusa. Pokażcie waszym braciom, jak słodkie jest moje jarzmo, bo czekam, aby was wszystkich wyswobodzić. Jednak wyswobodzę tylko tych, którzy są w ucisku z powodu mojego imienia. Amen.